Jesteśmy live super świetnie No to w takim razie teraz poczekamy na uczestników jeszcze chwilę więc live za chwilę się zacznie za momencik O, jest pierwszy uczestnik. Cześć Marcin. Czekamy jeszcze na pozostałych. Zresztą mieliśmy zacząć o szóstej, więc jeszcze chwila. Więc za moment. O, cześć Dominika. Hej. Jeszcze chwilę poczekamy. <grywa> Pojawił się akcelerator projektów studenckich Not Wrocław. Podejrzewałem, że za nim kryje się Kamil. Cześć, dobry wieczór. Za moment. W trakcie jeszcze, jak czekamy na inne osoby, to proponuję. Zraz z tego, że będziemy mówić o tym, jak komunikować się pozytywnie, to żebyście mi napisali w, na czacie, co dobrego wam się ostatnio przytrafiło. W międzyczasie Agata Wojtek. Cześć, cześć. Fajnie, że jesteście. Więc póki jeszcze czekamy, momencik, aż parę osób jeszcze się przynajmniej dołączy, to napiszcie mi, co dobrego wam się ostatnio przytrafiło. Ja Wam mogę powiedzieć, że w piątek z żoną zrobiliśmy sobie randkę w domu i to w dosyć taki sposób, który przełożyliśmy z tego, co robimy. Prawie że przy każdej okazji, kiedy idziemy na randkę, bo często chodzimy właśnie do restauracji na jakieś kolacje. Zdarza nam się iść do teatru. No oczywiście w tej chwili ciężko jest to zrobić, natomiast zamówiliśmy jedzenie z restauracji i oczywiście to nie jest może jakieś super nadzwyczajne, ale zaraz potem skorzystaliśmy z takiego portalu, który się nazywa Ninateka na tam są sztuki teatralne, są opery, które można po prostu obejrzeć i wybraliśmy jedną sztukę teatralną i obejrzeliśmy ją, więc mieliśmy taki date night. Oczywiście ubraliśmy się tak, jakbyśmy wychodzili, także było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Jestem ciekaw, co, co u was dobrego ostatnio, także jeszcze chwilę poczekamy i piszcie. Cześć Leszek, cześć Marta, hej Arleta. Proszę bardzo. Kamil napisał, nie inaczej, kazał mi zakładać kanał. Aha, dobra, to, to, to odnośnie kanału. Marcin był na szkoleniu z kreatywności. O proszę, bardzo fajnie. Super. Jestem ciekaw, czego dobrego, fajnego się nauczyłeś na tym szkoleniu. Leszek miał ostatnio dużo wolnego czasu i zorganizował sobie kalendarz tygodniowy, tak, że ma czas na wszystko. Jest totalnie magiczny stan rzeczy. Też bym chciał mieć czas na wszystko. To jest super. Musimy się nauczyć, jak to robić, bo ja mam wrażenie, że mam jeszcze więcej rzeczy, które mogę ogarnąć teraz, więc no w sumie mam nagle nie czas, tak? Więc przez to, że mam więcej tego czasu, to ogarniam więcej rzeczy i fajne to jest w sumie. Marta, umyłam okno i widzę świat. Super. Bardzo ważne teraz szczególnie, także świetnie, że. Świetnie, że no, możesz teraz patrzeć szerzej. Łukasz, siema, ładna koszula do piżamy. A nie, bo ja mam normalne spodnie ubrane, więc tu cię zaskoczę, Łukasz. Z dobrych rzeczy, to zrobiłem sobie certyfikację jako kolejny krok rozwoju kompetencji w planach kolejnych. No i super, bardzo dobrze, że wykorzystujesz okazję do tego. Cześć, cześć. Cześć, Lucky Luke. Cześć, Robert. Dobra, super. Jest was już dosyć sporo, także nie przedłużając, przejdziemy sobie już do tematu. Ale jak chcecie coś napisać, co wam się jeszcze dobrego przytrafiło, to piszcie, bardzo chętnie się dowiem. Słuchajcie, ten event zazwyczaj jest na żywo, Spice Talks. To jest meetup poświęcony wystąpieniom publicznym i wiem, że niektórzy z was byli na nim. E, więc y, tylko tak w skrócie powiem, że no, założenie jest takie, że co miesiąc się odbywa, także webinar jest w zastępstwie tego meetupu i chciałbym, żeby co miesiąc coś się wydarzało. Oczywiście y, w zależności od tego, czy będzie to możliwe, czy nie. Natomiast na, za miesiąc chciałbym spróbować przenieść formułę roundtables do internetu, więc jeżeli ktoś z Was ma jakiś pomysł, jak to zrobić, to odezwijcie się do mnie prywatnie. Jeśli chodzi o Meetup, to. No, ja zawsze go otwieram. Mówię, że. Nazywam się Michał Kasprzyk i teraz też Wam o tym powiem. I Meetup powstał, dlatego że. I Ja i Patrycja Obara, która jest moją wspólniczką w biurze, zauważyliśmy, że nie ma po prostu takiej przestrzeni do tego, żeby spotkać się, pogadać o wystąpieniach publicznych. Takiej przestrzeni, która byłaby za darmo, która byłaby w nieformalnej atmosferze, i dlatego właśnie założyliśmy Meetup Spice Talks. I on się wziął trochę z tego, że sami mieliśmy. Pewne historie, które dotyczyły naszego rozwoju, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne. I no ja przy jednym z pierwszych moich wystąpień, a na pewno jednym z ważniejszych na początku mojej drogi, no. Nie poszło jakoś super. Nie? A miałem lekki napad paniki przy okazji, i było ciężko. To jest zdjęcie, które miałem na pamiątkę, i wtedy no. Mogłem śmiało powiedzieć, że nie umiałem występować, ale kilka lat później, przy dużo większej publiczności, robiłem to już bez żadnego problemu, nauczyłem się występować, było super, tak i teraz w ogóle robię to też, właśnie pomagając innym przygotowywać się do, do wystąpień, rozwijać swoje umiejętności. I ten Meetup właśnie powstał dlatego, żeby była przestrzeń do tego, żeby się rozwijać w kwestii wystąpień publicznych. I Meetup sam w sobie, on, on nie miał formalnego zakończenia żadnego. Ja zawsze chciałem, żeby ludzie zostali po wystąpieniach, żeby rozmawiali ze sobą, żeby się napili czegoś. I no, webinar pewne formalne zakończenie będzie miał, no bo w pewnym momencie ja się rozłączę, ale z racji na to, że będzie miał pewne formalne zakończenie, to ja część ogłoszeń przeniosłem na sam koniec. Także one jeszcze wrócą. Dobra, za chwilę przejdziemy sobie do tematu, natomiast ja jeszcze nadgonię wasze em, komentarze. Dominika napisała, że przeczytała świetną książkę o chorobach psychicznych. O kurczę, to ciężki temat, ale chyba przydatny na ten moment. E, Leszek chce, żebym pokazał spodnie. Pokażę kolano. O, to jest... Ach, to nie jest piżama. Um, Kamil korzysta z domku w górach i spędza kwarantannę w przestrzeni zielonej. Praca z widokiem na łąkę niebo wygląda całkiem dobrze. No to haha, nic tylko pozazdrościć. E, Wojtek, zaaranżowaliśmy zagracony balkon na małą zieloną przystań. O, to jest super. My mamy też balkon i. Bez niego byłoby naprawdę ciężko. Także super, że ci się udało coś takiego ogarnąć. Łazienka wysprzątana jak nigdy. No i pięknie. O, co, o to chodzi? Leszek, polecam tapy Michała. Są świetne. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobra. Przejdźmy w takim razie do tematu dzisiejszego webinaru, czyli jak komunikować się pozytywnie i to nie tylko w przemówieniach. I chciałbym, żebyście na początek sobie trochę. Wyobrazili, jakby to było, gdyby Steve Jobs na przykład odpalając pierwszego iPhone'a powiedział: Nowy iPhone jest najgorszym iPhone'em, którego stworzyliśmy. Albo gdyby Martin Luther King powiedział: Mam marzenie, ale ono się nie spełni. No raczej słabo, nie? Zresztą w zasadzie przy. Takim, przy takiej treści, ja mógłbym podmienić to zdjęcie i wrzucić na przykład to. Więc jak powinniśmy się komunikować? Pozytywnie, czy negatywnie? No, myślę, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Ale jak bycie pozytywnym wpływa w ogóle na naszą pracę, na jakość naszej pracy? No, i znalazłem kilka różnych badań, które potwierdzają skuteczność bycia pozytywnym i, i, i pozytywny wpływ bycia pozytywnym na to. Także bycie pozytywnym zwiększa naszą energię. Świetnie, super. Bycie pozytywnym pomaga w tym, żeby zwiększyć. Stymulację mózgu, no po prostu łatwiej nam się myśli wtedy i łatwiej jest nam dojść do pewnych rozwiązań. Obniża też stres, co jest w, przynajmniej w tej sytuacji w ogóle niesamowite i niezastąpione. Natomiast oczywiście jest trudne pod pewnymi względami, także no tutaj. Wiadomo, trzeba się podeprzeć jakimiś rozwiązaniami, które pomagają w tym, żeby stres obniżyć. Możecie na przykład obejrzeć przemówienie z, ze Spice Talks, przemówienie Patrycji Obary o tym, co zrobić z rękami. Ono jest już dostępne na YouTubie, także jak tam gdzieś sobie poklikacie po naszym kanale, na którym teraz oglądacie stream, to znajdziecie też to przemówienie. Bycie pozytywnym pomaga też w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów. Świetne. Pomaga podejmować decyzje i pomaga w tym, żeby widzieć więcej możliwości rozwoju, i pomaga w tym, żebyśmy lepiej pracowali zespołowo. No i mój absolutny ulubiony punkt to jest to, że ludzie pozytywni są postrzegani jako bardziej charyzmatyczni. Tutaj z kolei, jak chcecie coś więcej dowiedzieć o charyzmie konkretnie, to zapraszam was do tego człowieka, do Dawida Straszaka. Dawid jest badaczem charyzmy i prowadzi podcast charyzmatyczny, uczy też tego jak być bardziej charyzmatycznym, a w tym miesiącu jego przemówienie ze Spice Talks o charyzmatycznych wystąpieniach pojawi się na kanale, także tam wiecie, jakiś subek i będzie wszystko cacy. No ale dobra, to jak komunikować się pozytywnie? No w zasadzie to Część tego sprowadza się do tego, jak nie komunikować się negatywnie. I jakbyście mieli spojrzeć na rzeczy, które są negatywne w komunikacji, no to można w zasadzie ułożyć taką listę siedmiu głównych grzechów komunikacji tudzież przemawiania i Julian Treasure, który jest świetnym mówcą i występował między innymi na TEDzie, ułożył właśnie taką listę siedmiu grzechów głównych. I po kolei, pierwszy grzech, to są plotki. No i wiadomo, że czasami fajnie jest sobie poplotkować, ale z drugiej strony nigdy nie wiemy, kiedy osoba, z którą plotkujemy, nie będzie ona plotkować gdzieś dalej. Nie? Poza tym, plotki, powtarzanie rzeczy, które czasami nie do końca są prawdziwe, to jest ryzykowne, więc lepiej ostrożnie z plotkami. Ocenianie. Nie lubimy być oceniani, więc bez sensu jest oceniać innych. Negatywność, czyli jeżeli za każdym razem mówimy, że coś się nie uda, coś jest do kitu, to będzie. Nie, nie, nie będziemy postrzegani jako osoby, które są charyzmatyczne, nie będziemy odbierani w sposób pozytywny. Bardzo powiązana rzecz, czyli narzekanie. I tutaj bardziej chodzi o ocenę sytuacji. Za każdym razem, kiedy ktoś mówi, że jest beznadziejnie, że pogoda jest brzydka, że korki są przeraźliwe, tego też się ciężko słucha. Nie? Wymówki. Tutaj z kolei no, ja jestem przekonany, że każdy z nas używał wymówek i każdy z nas na przykład kiedyś powiedział, że spóźnił się przez korki w mieście. Nie? No i. Spoko. Tam je, czasami to jest rzeczywiście prawda, czasami to jest wymówka, ale myślę, że zamiast za każdym razem powtarzać, że się spóźniło przez korki, lepiej jest powiedzieć, przeprosić i powiedzieć, że no, wyszedłem trochę za późno z domu. Mogłem wyjść trochę wcześniej. Przepraszam. Będziecie dużo lepiej odebrani wtedy. Wyolbrzymianie. Z kolei, to jest, jeżeli ktoś za każdym razem mówi, że coś jest super, albo że jest najlepiej, albo jest najgorzej, no to po pewnym czasie to traci swoje znaczenie. Nie? Jeżeli wszystko jest najlepsze, to co właściwie jest najlepsze? No i dogmatyzm, czyli jeżeli ktoś swoje opinie traktuje jak fakty i przekazuje innym jako. Jako, właśnie fakty. To jest w ogóle błędne. I przyjrzyjmy się może trochę bliżej na rzekaniu. Natomiast, zanim to ja chciałbym nadgonić Wasze, wasze komentarze. Za kolano masz u mnie dożywotnie Leszek, nie wiem, jakie kolano. Aha, za to, to kolano, co pokazałem. Dobra, super. Cieszę się, że to zrobiłem w takim razie. Tu programy. Ela, cześć. No, szkoda, że nie w Hard Rocku, ale na pewno, na pewno będziemy nadrabiać, jak tylko będzie okazja. Eee, dobra, dobra. Eee, Kamil jeszcze napisał, że poleca podcast Dawida. Eee, dobra, super. To ja lecę, lecę w takim razie dalej. Eee, no i jeśli chodzi o narzekanie. Julian Treasure powiedział, że nie chciałem tego tłumaczyć na polski, bo to trochę traci znaczenie. Myślę, że wiecie o co chodzi. Complaining is viral misery. I ja się z nim zgadzam. I uważam, że narzekanie to jest coś, co możemy wyeliminować, coś, co możemy zastąpić innymi rzeczami. I tutaj mam do Was pytanie: bo jestem ciekaw, czy zdarzyło Wam się słyszeć kogoś, kto narzekał, i to narzekanie jakoś szczególnie zapadło wam w pamięć. Coś, co było aż tak nie wiem, czy dziwnego, czy nieprawdopodobnego, czy denerwującego. To jest ten moment w trakcie webinaru, że możecie sobie ponarzekać. Możecie ponarzekać na to, jak ktoś narzekał. Także jeżeli macie coś takiego, to wpiszcie w komentarzach, wpiszcie na czacie i za chwilę sobie też odczytamy. Ja się w międzyczasie jeszcze napiję. W ogóle, pierwszy raz streamuję na YouTubie, więc też jestem ciekaw, jak idzie. Dobra. Więc wypiszcie tam odpowiedzi, a w międzyczasie ja opowiem Wam o kilku mikroakcjach, które pomagają w tym, żeby przestać narzekać. Co możecie zrobić, albo co możecie poradzić osobom, które narzekają, żeby narzekały trochę mniej, może? Po pierwsze, możecie. Stwierdzić, że nie będziecie narzekać na coś jako pierwsi. Czyli jeżeli macie nawyk tego, że codziennie w pracy narzekacie na pogodę, że o Jezu, ale to pogoda jest za, jest za zimno, za ciepło, za deszczowo i tak dalej, i tak dalej, to możecie stwierdzić, dobra, od dzisiaj nie będę pierwszą osobą, która poruszy ten temat. I dopiero jak ktoś powie: Kurde, stary, ale gorąco dzisiaj. No właśnie, od trzech godzin chciałem o tym opowiedzieć. No to, to jest właśnie coś takiego, co możecie, co możecie zrobić. Więc nie bądźcie pierwszymi osobami, które narzekają na dany temat. Druga rzecz, możecie ograniczyć swój czas narzekania do jakiegoś konkretnego okresu, na przykład do pory lunchowej, a w ogóle najlepiej do czasu po pracy. Tylko po pracy to się wiąże z tym, że Wszelkie osoby, z którymi rozmawiacie, też, z, z którymi mieszkacie, też będą, um, no, będą ofiarami waszego narzekania. Nie? Więc to jest e, ryzykowne pod, pod pewnym e, kątem. E, kolejna rzecz to wyeliminujcie chociaż jeden temat narzekania z waszego, um, w, jakby z, z waszego repertuaru. Czyli jeżeli właśnie narzekacie na pogodę. To powiedzcie sobie, nigdy więcej nie będę narzekał na pogodę. I upominajcie się za każdym razem, jak złapiecie się na tym, że narzekacie na pogodę. I po pewnym czasie wyjdzie wam to z nawyku i będziecie mogli przejść do kolejnej rzeczy. Czwarta rzecz to jest w zasadzie coś, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o narzekanie, a w zasadzie na. Rzecz, którą warto wyeliminować, przede wszystkim, jeśli chodzi o narzekanie, to jest narzekanie na osoby, z którymi współpracujecie. Szczególnie te, które są w waszym zespole. Bo jeżeli idziecie do kogoś i będziecie narzekać na swój zespół, raz, że to nie będzie dobrze o was świadczyło, a dwa, że osoba, z którą rozmawiacie, też i, i opinia tej osoby o waszym zespole będzie gorsza. Więc nie ma sensu w to iść. Dużo lepiej jest. Po prostu mówić albo o pozytywach, albo na swój zespół narzekać, na przykład swojej partnerce czy swojemu partnerowi. To już wtedy trochę mniej problematyczne, że tak powiem. Mniej będzie miało konsekwencji. No i kolejna rzecz to um, za każdym razem, jak narzekacie to zobowiążcie się wewnętrznie do tego, że oprócz narzekania na jakiś temat, będziecie też dawać jakieś rozwiązanie. Po to, żeby nie skupić się tylko i wyłącznie na negatywach. Dobra, zanim przejdziemy dalej, ja to sobie e, zobaczę. Tak, no w stand-upie e, narzekanie się sprawdza. No, rzeczywiście, no, ale stand-up rządzi się swoimi prawami. Tutaj nie powiedziałem tego, ale oczywiście w domyśle e, chodzi mi o komunikację biznesową. Kamil, osób, które narzekają, stara się szybko unikać, i słusznie, bardzo dobrze. Wojtek, narzekanie znajomej na coś, czego totalnie się nie spodziewaliśmy, czego już doświadczyliśmy raz i było wiadome, że nie obędzie się bez problemów. No tak, no, to, to jest taka sytuacja, gdzie no, jeżeli wiemy, że coś się wydarzy, to albo się na to przygotowujemy i to się nie wydarza, albo się przygotowujemy mentalnie do tego, że e, dobra, nie pójdzie, trudno. No, ale narzekanie na to, i jeszcze takie nadwyraz, no wtedy faktycznie może, może denerwować. Marta, cześć. Ciebie też witam. Dobra, więc to możecie zrobić, żeby przestać narzekać, albo dajcie takie rady ludziom, którzy narzekają, może im się uda przestać. Tylko pamiętajcie o tym, że taka negatywna komunikacja, ona nie zawsze jest zła. Pamiętajcie, że musi być ktoś taki jak adwokat diabła w waszej firmie. I nie wiem, czy w ogóle wiecie, skąd wzi wziął się ten termin adwokat diabła. Okazuje się, że z kościoła, bo to była oficjalna pozycja w kościele od około XVI wieku. Oficjalnie to jest promotor wiary, no ale potocznie nazwano to adwokatem diabła. I ta funkcja powstała po to, żeby w momencie, kiedy decydowano, czy ktoś powinien zostać świętym albo błogosławionym, to była taka osoba wybrana z całej kongregacji, która miała być właśnie adwokatem diabła, miała znaleźć powody do tego, żeby ta osoba nie została kanonizowana, nie została błogosławiona, czy tak, no kanonizowana, nie została świętym. I taka osoba w biznesie też jest bardzo potrzebna. Jest potrzebna dlatego, że może czasami możecie nie widzieć jakiejś Negatywów, które są związane z danym projektem, który chcecie zrealizować. I dobrze jest mieć kogoś, kto spojrzy na to od innej strony. I jeżeli nie macie osoby, która naturalnie narzeka w firmie czy wytyka błędy. To jest to warto taką osobę znaleźć. Tylko też trzeba pamiętać, że samo narzekanie też nie jest do końca tym samym, co bycie adwokatem diabła, tak? Bo narzekać można w taki bardzo um, denerwujący, negatywny sposób, który no, przeszkadza w zasadzie, a być adwokatem diabła można być naprawdę bardzo konkretnie, rzeczowo yy, i nie w taki sposób, który będzie denerwujący, ale wciąż w taki sposób, w którym błędy będą wytykane tam, gdzie powinny być wytykane. No dobra, to jeżeli tak mamy się nie komunikować, to jak mamy się komunikować? Jak mamy się komunikować pozytywnie? Co robić takiego, żeby to było bardziej pozytywne? I tutaj chciałem zacząć od tego, żeby, żeby Wam powiedzieć o tym, żeby używać pozytywnych słów. I oczywiście, ja wiem, że Wy to wiecie, ale czasami to są takie niuanse, nie? Czyli możemy powiedzieć, że nasi klienci są dla nas ważni, albo możemy powiedzieć, że nasi klienci nie są dla nas bez znaczenia. I w zasadzie Znaczenie tych dwóch sformułowań jest takie same, lub bardzo podobne. Tylko, że to pierwsze daje rzeczywiście takie poczucie, że ktoś jest ważny. Można by było powiedzieć, że nasi klienci nie są dla nas nieważni, ale to też zmienia trochę znaczenie. Więc lepiej używać takich bardziej pozytywnych słów. Tylko tutaj też chciałem zwrócić uwagę na to, że. Jednym z takich sformułowań, które utarło się szczególnie w korporacjach, które trzeba zastępować, to jest nie mówić problem, tylko wyzwanie. I ja myślę, że to wyzwanie stało się już takim buzzwordem, tak denerwującym sformułowaniem, że wszyscy wiedzą, że jak ktoś mówi wyzwanie, to to jest code name. Dla problemu, że moim zdaniem nie ma sensu używania sformułowania wyzwanie, tylko po prostu trzeba mówić problem. Zwłaszcza, że z pozytywną komunikacją nie chodzi o to, żeby negować problemy, że problemy nie istnieją, tylko żeby komunikować je w sposób taki, że da się je rozwiązać, a nie narzekać na to, że o nie, nie, nie damy sobie rady. Także używajcie pozytywnych. Słów. Unikajcie też słowa nie, dlatego że nasz mózg nie do końca rozpoznaje to słowo. A poza tym formułowanie zdań w taki sposób, żeby nie zawierało słowa nie, raz, że trochę pobudza naszą kreatywność, bo jednak dosyć często używamy nie. A dwa, że dużo lepiej brzmi, bo jak powiemy komuś bądź na czas, a powiemy komuś nie spóźniaj się, to też są komunikaty, które mogą zostać odebrane w zupełnie różne sposoby. Także unikajcie słowa nie. Unikajcie też uogólnień i to jest to też związane z tym wyolbrzymianiem, o którym Julian Treasure mówi. Czyli możecie komuś powi powiedzieć, że zawsze się spóźnia, ale czy to rzeczywiście będzie prawdą? Bo mi się wydaje, że chyba jednak nie. Że Pewnie może się komuś często zdarzać spóźnianie, ale nie zawsze. No i w ogóle najlepszą sytuacją jest zwrócić uwagę na konkretne momenty, kiedy ktoś się spóźnia, konkretne dni. Wtedy to jest bardziej rzeczowe, bardziej konkretne, tak? Mówcie o swoich uczuciach zamiast używania takiego języka, który bardziej atakuje. Tak? Czyli mówcie, że nie wiem, ja, ja się poczułem ignorowany, zamiast y, nie słuchałeś mnie. Tak? Bo wy wiecie wtedy, że. Znaczy, ja wiem, że ja się poczułem ignorowany. To jest prawda. Miałem prawo się tak poczuć. Natomiast niekoniecznie musi być prawdą, że ktoś mnie nie słuchał. Bo być może mnie słuchał, tylko że jego reakcja była nieadekwatna do tego, co ja oczekiwałem. Więc lepiej jest mówić o swoich odczuciach. No i warto właśnie unikać atakowania, czyli zamiast powiedzieć, że źle mi to tłumaczysz poprosić o to, żeby ktoś to wytłumaczył inaczej. Albo wytłumaczył po prostu jeszcze raz. I kolejna, ostatnia z tej listy rzecz, to jest po prostu bądźcie uprzejmi, mówcie proszę. Wiadomo, że nie zawsze, ale, ale to jest takie słowo, które nic nie kosztuje, a warto go używać, zamiast rozkazywać, zamiast wytykać. No, a poza tym... Pamiętajcie, że słowa to nie jest wszystko, dlatego że um, no, każdy z Was, kto kiedyś słyszał swojego partnera czy partnerkę mówiącego, mówiącą, um, rób jak chcesz. Jak słyszeliście to kiedyś, to wiecie, że słowa to nie wszystko. I tutaj to jest w ogóle moment historyczny, bo to jest pierwszy raz, kiedy ja przytaczam badanie Alberta Mehrabiana, i przytaczam je z zaznaczeniem, że ono zazwyczaj jest źle interpretowane. Bo badanie Mehrabiana polega na tym polegało na tym, że. Znaczy wnioski z niego są takie, że słowa znaczenie słów ma. Tylko 7% wpływu na to, jak my odbieramy czyjeś nastawienie. Tak? Czyli tak jak w tym przykładzie. A, rób jak chcesz. To nie jest komunikat, który mówi, że rzeczywiście możesz robić, jak chcesz, bez konsekwencji, tylko tam jest coś, coś głębiej. I my to wnioskujemy nie ze słów, tylko bardziej z głosu i z języka ciała. Czyli. W momencie kiedy chcemy rozpoznać czy ktoś mówi do nas w sposób pozytywny, czy ktoś mówi w, czy, czy ktoś jest do nas pozytywnie nastawiony, albo w, przeciwnie, może ktoś jest negatywnie nastawiony, to musimy zajrzeć trochę głębiej. Nie? nie tylko zwrócić uwagę na słowa, ale zwrócić też uwagę na głos, zwrócić uwagę na to jak ta osoba się zachowuje, jak się porusza. Tak? To badanie jest bardzo często źle interpretowane, bo ludzie mówią, że a bo to jest tak, że 55% komunikacji to jest język ciała. No ale to nie jest prawda, bo wtedy można by było przy 93% które daje ciało i głos, ton głosu, wyeliminować kompletnie znaczenie słów i byśmy rozumieli każdy dowolny język. Tylko patrząc na osobę i słysząc ton głosu. Nie? Więc tu chodzi o nastawienie, tu chodzi o emocje. To jest to, co wyszło z badania Mechrabiana. Też ja spojrzę na komentarze. Wojtek napisał, że w biurze mieli gościa, który wiecznie narzekał. Ale co gorsze, robił to nagłos, tak że całe biuro słyszało: współczuje. współczuję. To były codzienne rzeczy, które każdego irytują, ale on jakby zebrał problemy wszystkich innych i je wylewał z siebie ciągłym strumieniem. Oj, masakra. Nie zazdroszczę. Um, Łukasz dorzuci ucho wątuna. To nie wiem o co chodzi tutaj. E, musisz Łukasz wytłumaczyć. A ja ruszę dalej. E, I powiem wam, że. Opowiem Wam historię. Ta historia dotyczy firmy Mars, którą na pewno kojarzycie z marek, które tutaj są wyświetlone. I firma Mars to jest firma rodzinna. Mars to jest nazwisko rodziny, która, która no jest właścicielem firmy. I ta rodzina bardzo często, członkowie tej rodziny bardzo często jeżdżą sprawdzać, jak tam ich produkty są eksponowane w różnych miejscach, w różnych supermarketach. I była taka sytuacja, w której Wiktoria Mars zapowiedziała się w pewnym supermarkecie i poleciała do tego supermarketu, pojechała do tego supermarketu i spotkała się tam z dyrektorem. I ten dyrektor. Za, Chciał ją zabrać właśnie tam, gdzie była wystawka Marsa. To były bodajże produkty Pedigree i Whiskas. No i szli w, w, wzdłuż alejek, supermarketu. Szli, szli, szli. Rozmawiali przy okazji ze sobą. W pewnym momencie skręcili w alejkę numer 7 i to była ta alejka, w której mieli obejrzeć wystawkę. I z daleka ten dyrektor już dostrzegł, że no. Wystawka nie jest jeszcze gotowa, że jest tam pracownica, która jeszcze te puszki układa na półkach i zrobił się cały po prostu czerwony jak burak i już, już w nim buzowało, po prostu przyspieszył kroku, bo chciał tam nawrzucać tej pracownicy, że. Czemu to jest jeszcze nieskończone, więc przy, przyspieszył. I Victoria Mars przyspieszyła też, um, widząc to, jak, jak on reaguje. No i on takim żwawym krokiem już dobiega praktycznie do tej pracownicy, Victoria Mars razem z nim, i zanim on cokolwiek zdążył powiedzieć, e, Victoria e, uklękła i do tej pracownicy, łapiąc za puszki, powiedziała: Jak mogę ci pomóc? I to był moment, w którym ten dyrektor w ogóle nie miał. Od... Co, co tu się dzieje, nie? Jest wystawka, która jest nieskończona, a Wiktoria w taki sposób reaguje. I właśnie nie mógł zrobić nic innego, jak też pomóc z tą wystawką. I opowiadam wam tę historię dlatego, że to jest coś co liderzy robią. Ja wierzę w to, że wy w jakimś stopniu, nawet jeżeli nie macie stanowiska takiego, które jest typowo liderskie, czyli jakiegoś dyrektora, menadżera, to w jakimś stopniu jesteście liderami i jesteście w stanie zarażać ludzi pozytywnym sposobem myślenia, pozytywną komunikacją i komunikować się w sposób pozytywny, a dzięki temu pokazywać innym, że mogą robić to samo. I chciałbym, żebyście Właśnie byli jak Wiktoria Mars w tej historii. Jakie macie pytania? Napiszcie na czacie, jakie macie pytania. Bo to jest część. Koniec tej części takiej merytorycznej. Natomiast, właśnie chciałbym odpowiedzieć jeszcze na Wasze pytania, także będę na nich czekał. W międzyczasie powiem tylko, że my zazwyczaj się spotykamy w Hard Rock Cafe, więc mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli tam wrócić i mi na żywo mieć, właśnie przy, przy piwku, przy drinku, przy winie, przy kawie, przy czymkolwiek chcecie, ale na żywo i właśnie tam. Spice Talks jest organizowane, jak mogliście się domyślić z nazwy, przez biuro mówców Spice. To jest moja i Patrycja Obary firma, która skupia się na tym, żeby pomagać ludziom z wystąpieniami publicznymi. Spice Talks ma swoją stronę. Jak wejdziecie na spicetalks.pl to tam oprócz wypisanych meetupów jest też newsletter, na który możecie się zapisać. My go wypuszczamy raz w miesiącu, na tydzień przed meetupem, tudzież. Teraz webinarem. A oprócz tego wysyłamy tam różne fajne materiały, artykuły z bloga, filmy, filmy, które wrzucamy na YouTube. Także jak chcecie być na bieżąco, to tam zdecydowanie warto się zapisać. No, do tego oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali ten kanał, więc wiecie, co robić. YouTuberzy zawsze mówią, że o, kliknij, kliknijcie tam subki, i dzwoneczki i w ogóle. A więc ja nie jestem YouTuberem, więc do, znaczy można powiedzieć, że dopiero zaczynam być, więc y, jeszcze nie umiem tego tak dobrze powiedzieć. E, oprócz tego, na meetupie zawsze opowiadam o tym, że są inne mitapy, które dzieją się we Wrocławiu, więc no teraz z tego nie wiem, czy się odbywają, chyba nie, ale y, na pewno możecie je śledzić i jak tylko skończy się cała kwestia izolacji, to one wrócą i będzie można się należywo na nich też spotkać. To są takie na których albo byłem, albo znam organizatorów i zdecydowanie polecam. No i dobra, no to pytania, jakie macie do mnie pytania, a ja teraz tutaj wrócę. Łukasz napisał, że chodzi o to, że każdy komunikat można kodować i dekodować czterema filtrami: rzeczowym nastawionym na fakty, apelowym pokazującym pogrzeby, prośby. Relacyjnym, mówiącym o stosunku do odbiorcy oraz ujawniającym siebie, pokazującym nasze opinie, heurystyki. Okej, okay, to ciekawe, bardzo muszę zgłębić ten temat. Także dzięki Łukasz za podrzucenie. No, to jakie macie pytanie? Piszcie na czacie i będę odpowiadał. Nie ma pytań. Dobrze, może nie być pytań. To w takim razie ja chciałem krótko podsumować jeszcze: unikaj negatywnych słów, sugeruj rozwiązania. Unikaj wymuszania i nacisku. Bądź pomocny. I patrz na pozytywy. No i oczywiście komunikuj się pozytywnie. Dziękuję. O, ale widzę, że Wojtek coś pisze. Biorąc pod uwagę przykład takiego gościa z biura, który narzekał zawsze i nieprzerwanym strumieniem. A, to chyba początek jakiegoś pytania. Jest pytanie od Agnieszki, kiedy kolejny webinar będzie. Następny webinar będzie za miesiąc, bo my w ogóle meetupy, slash webinary robimy raz na miesiąc. I Zawsze jest to pierwszy wtorek miesiąca, więc 5 maja bodajże. To jest pierwszy wtorek maja i wtedy będzie kolejny webinar. A w międzyczasie jeszcze mogę Wam zachintować, że będziemy uruchamiać angielską wersję naszej strony i przy okazji tego będziemy robić webinar po angielsku i on będzie 21 kwietnia. Także wtedy też jak najbardziej zapraszam, jeżeli komuś angielski nie jest straszny. Wojtek, jemu ciężko podpowiedzieć, usuń się nie ze swoich... Usuń mnie ze swoich narzekań, chyba chodziło. Jak podejść do takiej fasady negatywności? Myślę, że tutaj trzeba nie tyle wprost mówić: Usuń mnie ze swoich narzekań, nie mówić czegoś takiego, tylko zwrócić uwagę na konkretne sytuacje, w których to narzekanie się dzieje, w których ta osoba jest negatywna. I wtedy. Tak, pojawiają się z opóźnieniem, bo w ogóle stream jest opóźniony, także to, to, to chwilę trwa. Więc warto z taką osobą porozmawiać bardziej wytykając jej, czy nie wytykając, ale, ale zwracając uwagę na momenty, w których zachowywała się negatywnie, w której narzekała i być może nawet zrobić to w kilka osób. Być może lepiej, niech to zrobi przełożony tej osoby. Na zasadzie takiej, że. Um, ze względu na atmosferę pracy, chcę zwrócić na to uwagę. Tak? Porozmawiać o, o tym, skąd to się bierze, bo być może ta osoba chce zwrócić na siebie uwagę. To jest tak złożony problem, że w zasadzie ciężko mi jest tak, od tak polecić, co można zrobić. Na pewno, na pewno właśnie to są, to są rzeczy, które, które można. Czyli dowiedzieć się, jakie jest, jak jest podłoże tego narzekania i zwrócić uwagę na konkretne sytuacje. Łukasz sugeruje, że może zapytać, co ten gość może z tym zrobić. Narzekanie jest za proste, więc niech coś naprawi. No tak, ale można mu zasugerować, żeby właśnie wykorzystał jedną z tych pięciu rzeczy, które ja wam podawałem, czyli na przykład może, ok, niech narzeka, ale za każdym razem jak narzeka, niech proponuje też rozwiązanie danego problemu. Agnieszka jeszcze pyta, gdzie można Cię posłuchać. Posłuchać akurat w kilku miejscach, dlatego że jestem też podcasterem, prowadzę podcast do początku i tam można słuchać. Na YouTubie, oczywiście też moje przemówienie z meetupu będzie wrzucone, a oprócz tego też wam w tajemnicy powiem, że za jakiś czas bliżej nieokreślony uruchomimy też podcast biura mówców także wtedy też będzie mnie więcej można było posłuchać Marta czy znasz jakieś narzędzia które pomogą w pozytywnej komunikacji narzędzia które pomogą w pozytywnej komunikacji ale co masz na myśli przez narzędzia w zasadzie bo część z tych rzeczy o których mówiłem to można potraktować jak narzędzia chyba że ci chodzi o jakiś software czy coś w tym stylu Aha, nie usunę. Ja myślałem, Wojtek, ja myślałem, że tam literówkę zrobiłeś i dlatego powiedziałem, że nie usuń. Nie. Ehm, usuń nie ze swoich komunikatów. Nie no, oczywiście, że e, dlatego mówię, że te, czegoś takiego wprost nie można powiedzieć. To jakby. Same applies. To moja odpowiedź była wciąż e, odpowiednia. Przy, kompleko, przy, komple, le, przepraszam, przy kompleksowej zmianie może być to też kwestia tego, że ta osoba powinna skorzystać z pomocy psychologa. No, tu nie ma jakby z tym nic złego, tylko może się też przed sobą nie przyznawać do tego, że potrzebuje takiej pomocy, albo może nie zdawać sobie sprawy, że, że ta osoba powinna skorzystać z tej pomocy. Trzy typy, które zadziałają zawsze jako pozytywny komunikat w sytuacji, gdy atmosfera jest gęsta. Nie rozumiem, czy to jest pytanie, czy trzy typy, które zadziałają. Zawsze jako pozytywny komunikat. Eee, Wojtek, ale odpowiedziałeś tak na temat, tak czy siak. Eee, Łukasz, kiedy zaczniesz typy? A, typy, typy. Dobra, już za chwilę. Jeszcze Łukasz, kiedy zaczniesz czytać do audiobooków? Nie wiem. Czy kiedykolwiek, ale podcasty będę robił na pewno, bo to jest mój drugi biznes w ogóle. Produkujemy podcasty dla firm w ramach Earborne Media, także czasami to ja jestem lektorem, a czasami nie. Trzy typy, które zadziałają zawsze jako pozytywny komunikat w sytuacji, gdy atmosfera jest gęsta. Wszystko zależy od tej sytuacji, wiesz? Dlatego, że gęsta atmosfera może być z różnych powodów. I jeżeli gęsta atmosfera jest, bo jest smutno, no to wtedy na przykład ciężko byłoby żartować, ale z kolei, jeżeli e, atmosfera jest gęsta, bo się ludzie trochę ze sobą posprzeczali, no to może warto gdzieś tam wrzucić jakiś żart. Tylko wiadomo, nie żart na zasadzie takiej, że e, wybieramy coś z internetu, bierzemy jakiś książkowy żart i rzucamy wtedy, tylko coś, co jest e, komentarzem do sytuacji, może e, zabawnym. Także. Tutaj trzeba uważać. Co jeszcze można zrobić, żeby jako pozytywny komunikat? No, jeżeli jesteśmy na przykład w kropce i sytuacja jest beznadziejna, nie możemy znaleźć rozwiązania, to wtedy rzucić nawet jakiś głupi sposób na rozwiązanie problemu. To wciąż będzie działało w miarę humorystycznie, natomiast może rozluźnić atmosferę i może pchnąć w ogóle rzeczy do przodu, tak? Bo jeżeli jesteśmy w kropce i nie jesteśmy w stanie wymyślić nic, to rzucenie czegokolwiek może sprawić, że łatwiej będzie po prostu ruszyć do przodu. Czasami jedną z takich rzeczy, którą warto zrobić, co może nie do końca jest pozytywnym komunikatem, ale jest pewnym rozwiązaniem takiej sytuacji, jest zrobić sobie przerwę, tak? Czyli jest gęsta atmosfera. Zróbmy sobie 5 minut przerwy. Ochłońmy, poddychajmy. Ci, co chodzą na fajkę, niech idą na fajkę. Ci, co chcą sobie zrobić herbatę, niech zrobią herbatę i tak dalej. To też może pomóc. Czy są metodyki, które bym polecił? Ucho Wontuna, Fuko. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy coś bym jeszcze tutaj dokładał do tego. Poza tym, co o czym już mówiłem przez cały webinar. Gęsto, bo ktoś jest negatywnie zastawiony i ciężko skierować na tor pozytywnego podejścia do innych rozwiązań. Ciężko nastawiony. To, no, ktoś jest negatywnie nastawiony, i ciężko skierować na tor pozytywnego podejścia do innych rozwiązań. No to tutaj myślę, że właśnie zrobienie przerwy powinno być sposobem na to, żeby jakby rozluźnić tę osobę. Do tego to, co Łukasz sugeruje, Six Thinking Hats jak najbardziej też może, może pomóc, bo będzie pokazywać inną perspektywę danego rozwiązania, tak? Czyli nie będziemy szli wprost, czyli nie sposobem, który dana osoba zanegowała, tylko będziemy się starali to pokazać trochę inaczej. No dobra, czy coś w takim razie jeszcze tutaj macie? Możecie też na czacie dyskutować, wy macie też super pomysły. Są jakieś atrybuty w ręku ubiorze, które dają negatywny, pozytywny przekaz? Hm, To jest ciekawe pytanie. I chyba nie umiem na nie odpowiedzieć. Ale może ktoś inny będzie potrafił. Atrybuty w ręku ubiorze. No, poza tymi oczywistymi, typu jak będziesz trzymał nóż, to będzie kiepsko. No to wiadomo, nie? A poza tym to jest często też związane z indywidualnymi preferencjami różnych ludzi. Nie? Czyli jeżeli ktoś źle reaguje na dany kolor, no to to może, może działać na minus. Tak? No, teoretycznie są też kolory, które bardziej powszechnie działają w sposób negatywny. <laughs> Łukasz Szelki pisze. Przepraszam Łukasz, że, że ubrałem szelki dzisiaj. Więc myślę, że to jest bardziej rzecz indywidualna, ale mówię, no są pewnie jakieś takie bardziej uniwersalne rzeczy. No niby kolor czerwony jest takim, który bardziej wpływa na nasze emocje, tak. Udowodnienie, jakie ma się spodnie, przez pokazanie kolana. <gulanie> to jest negatywny czy pozytywny przekaz? Bo ja w sumie nie wiem. W sumie teraz szelki i ten, no, to jak idziemy w tę stronę, to też okulary pewnie. Akurat. Jak będziecie mieli okulary, to ludzie was będą postrzegać jako bardziej inteligentnych, więc ja może też upiorę okulary. To jest oficjalnie pierwszy moment, kiedy publicznie pokazuje się w okularach, więc możecie też docenić. Oprócz tego, że mam wszelki. No dobra, czy jeszcze jakieś pytania są? Dajcie znać. Właśnie przez to, że jest takie opóźnienie, to za bardzo nie wiem, jak długo czekać na to, czy jeszcze są pytania, czy nie ma tych pytań. Czarny golfiki i jeansy, Marta. No, no i raczej, nie? Tylko nie polecam ubierać się komukolwiek oprócz Steve'a Jobsa w czarny golfik i jeansy, więc. Bo to wtedy będzie może odebrane jak próba podszycia się. Chyba, że ktoś chce robić stand-up w jakimś stopniu, to, to wtedy ewentualnie to będzie pasowało. Ale jak najbardziej można mieć też jakiś swój atrybut, który będzie działał w sposób pozytywny. I na przykład Paweł Tkaczyk za każdym razem na swoich wystąpieniach ma ubraną koszulkę z logo Batmana. I to jest pozytywny przekaz w jego wykonaniu. Brak pytań, Ewelina. Dzięki. Dobra, jeszcze momencik poczekam. Tak w ogóle to, to wideo będzie dostępne na kanale. Jeszcze nie jestem pewien, czy nie potnę go odpowiednio, żeby tam powycinać te momenty ciszy, ale, ale będzie na pewno cała treść merytoryczna będzie zostawiona z mojej prezentacji. No dobrze. Jakbyście mieli więcej pytań, to piszcie do mnie na ten adres mailowy, który jest cały czas wyświetlony. Eee, o, jeszcze jedno pytanie. Dobra, ustalmy, że to pytanie Wojtka jest ostatnie, bo już. Eee, bo nie, nie wiem po prostu, jak długo czekać na, na nie. E, umiałbyś wskazać przykład negatywnego i pozytywnego mówcy na scenie politycznej? Łukasz, wystarczy pozytywnego. Na scenie politycznej. Ja nie lubię trochę komentować sceny politycznej, bo ona zawsze się trochę wiąże z pewnym połączeniem z, daną, z danym ugrupowaniem, ale może skupię się na zagranicy. Przykład pozytywny: ostatnie wystąpienie Angeli Merkel i Sposób, w jaki ona mówiła do narodu, o to jak komunikowała, żeby, że to jest trudny moment, ale damy radę, to jest moim zdaniem absolutnie pozytywny przykład. Jeśli chodzi o negatywny, to. Jak dla mnie, Donald Trump w bardzo wielu wystąpieniach prezentuje negatywny sposób, aczkolwiek to jest też sposób, który trafia do jego odbiorców. Więc ciężko jest powiedzieć, na ile na ile to jest uniwersalnie coś negatywnego, nie? Leszek, Michale, mówisz zawsze klarowniej w punkt i dzięki temu nie mam pytań. Jeśli jakieś nadejdą nam znać. No dobra, dziękuję bardzo. OK, tym momentem kończymy. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, to tak jak mówiłem, mail ten, który jest wyświetlony. A zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali kanał, bo będzie więcej webinarów tutaj, będzie więcej wideo z wystąpień na Spice Talks, tych na żywo. Mamy dosyć duży backlog, także jeszcze kilka z nich będzie wrzuconych. I dodatkowo będą też udostępniane, jak tylko będę kręcił, tutoriale o tym, jak korzystać z PowerPointa. I tym pozytywnym PowerPointowym akcentem chciałem skończyć. Bardzo Wam dziękuję za udział w webinarze. I no co, no raz jeszcze do zobaczenia za miesiąc, bo będzie następny webinar w ramach Spice Talks. No i być może do zobaczenia też za dwa tygodnie, jak będzie webinar po angielsku. Z innej trochę okazji, ale tak. Więc trzymajcie się, cześć.